Cześć, witajcie w nowym filmie i w nowym odcinku serii DIY. Wiem, że czekałyście na tą serię, dostałam mnóstwo pytań. Słuchajcie, błagam was, nie pytajcie się w każdym filmie, kiedy będzie nowy odcinek DIY, bo ja tego zupełnie nie wiem. Ja nie wiem, kiedy znajdę czas, ja mam mnóstwo zobowiązań, mnóstwo filmów do nagrania i... No i te filmy DIY wychodzą ze mnie tak na bieżąco, więc proszę was, nie pytajcie, bo ja naprawdę nie wiem. No i co, dzisiaj przychodzę do was z długo wyczekiwanym filmem, ponieważ dawno już nie było filmu DIY na moim kanale. Ostatnio to chyba była maseczka malinowa, z tego co pamiętam. I dzisiaj przychodzę z waszym ukochanym balsamem do ust, ale słuchajcie, nietypowym. Ostatnio świat zalała pomadka żelowa, a dokładnie Jelly Flower Lipstick. I to jest hit po prostu, to jest pomadka żelowa, która ma w środku zatopiony kwiatek lub jeszcze widziałam jakieś inne takie gwiazdki, no wiecie, takie szmery, bajery, ale ja postanowiłam odtworzyć oryginał. Właściwie trochę dodałam swojej inwencji twórczej, jak zwykle, żeby to był w 100% mój pomysł i mam nadzieję, że was zainspiruje do stworzenia swojej Jelly Flower Lipstick. Także jeśli jesteście ciekawi, jak wykonałam tą pomadkę, to zapraszam was do oglądania dalej. Będziecie potrzebować żelatynę, obojętnie jaka żelatyna, słuchajcie, spożywcza, no obojętnie. Już na wstępie was proszę, nie piszcie mi, o Boże, jakie to jest straszne, korzystasz z żelatyny, a to są kości. Ja dokładnie wiem, z czego jest zrobiona żelatyna, ja jestem tego świadoma. Moi widzowie, którzy odtwarzają moje pomysły, również wiedzą, ja nie jestem wegetarianem, ja nie jestem weganką, jem mięso, jestem świadoma. Słuchajcie, jeśli wam nie odpowiada to, że używam żelatyny, to wyłączcie ten film, nie róbcie, ale błagam, nie piszcie w komentarzach: o Boże, jakie to okropne, ole, o fuj, nie piszcie po prostu, wyłączcie ten film. Więc do zrobienia tego pomysłu będziecie potrzebować żelatynę spożywczą, będziecie potrzebować Carmex, później się dowiecie do czego, wodę, miseczkę jakąś, słuchajcie, najlepiej obłóżcie się talerzykami, miseczkami, żebyście nie poplamiły nic wokoło, bo żelatyna jest tak niewdzięcznym produktem, że wszystko klei, wylewa się i po prostu ja miałam bajzel totalny na moim stanowisku pracy, więc już uprzedzam was, naprawdę przygotujcie sobie ściereczki, ręczniki papierowe. Będziecie również potrzebować puste opakowanie, do którego po prostu będziecie przelewać wasz balsam. No i zaczynamy od tego, że rozpuszczamy we wrzątku naszą żelatynę. Ja mam taki, widzicie, mały pojemniczek, najlepiej w najmniejszym jak się da pojemniczku. Ja roztopiłam pół opakowania żelatyny i to mi w zupełności wystarczy, bo moje opakowanie jest niewielkie stosunkowo, więc teraz musicie dobrze, dokładnie wszystko rozmieszać, żeby ta żelatyna nie miała żadnych grudek, także mieszamy, aż wszystko się rozpuści. Jak mamy wszystko wymieszane, to teraz dodajemy sobie około pół łyżeczki Carmexu. Dlaczego Carmex? Ponieważ ja chcę, żeby ten balsam był choć trochę odżywczy. Jak wiecie, ten balsam bardziej wygląda niż nawilża i oryginalnie Amerykanki robiły z samej żelatyny, ale ja postanowiłam dodać coś od siebie i ten Carmex. Dlatego Carmex, ponieważ on jest przezroczysty i wam również polecam użyć jakiejś przezroczystej wazeliny kosmetycznej, przezroczystego balsamu do ust, który dodacie, no wiecie, żeby później po prostu on był przezroczysty, żeby nasz kwiatuszek był widoczny. Jak mamy wszystko, to przelewamy sobie do naszego opakowania ostrożnie, tak jak mówiłam, wszystko się wokoło wylewa, także musicie być ostrożni. No i teraz jak mamy do połowy pełne opakowanie, to w tym momencie zatapiamy sobie delikatnie naszego kwiatuszka. Uważajcie, żeby się wszystko nie wylało, także delikatnie, najlepiej jakąś pineską albo agrafką nadziać ten kwiatuszek i włożyć. No i jak mamy kwiatuszek włożony, to jeszcze troszeczkę zalewamy żelatyną, żeby on się całkiem zatopił. No i jak wszystko mamy przelane do pojemniczka, to wstawiamy sobie go na 20 minut do lodówki bądź zamrażarki, żeby wszystko nam ładnie stężało. No i po upływie tego czasu, widzicie, nasz Jelly Flower Lipstick jest gotowy. No i możemy go używać, zobaczcie, jak pięknie wygląda. Ja wiem, że on odrobinę różni się od oryginału, ale ja postanowiłam zrobić swoją wersję. Mam nadzieję, że również przypadnie wam do gustu. Jak wiecie, ja cenię sobie oryginalność w swoich odcinkach DIY i chciałam dorzucić coś dla siebie. Jest fajny, nawilżający, fajnie się go komfortowo nosi na ustach. Mamy tam dodatek Carmexu. No i fajnie, naprawdę fajnie nawilża usta. Ale jest on bardziej taki, wiecie, żeby wyglądał, żeby był gadżet niż nawilżający. Ale również wam go polecam.
polecam, musicie koniecznie go mieć, także dajcie znać, czy powtórzycie. Dajcie mi kciuka do góry, jeśli ten film Wam się podobał i powtórzycie ten przepis. Piszcie na dole w komentarzach, czy podoba Wam się taka Jelly Flower Lipstick, czy miałyście okazję już ją testować, oryginał, czy może nie. Także dajcie znać koniecznie. Subskrybujcie mój kanał, w ten sposób będziecie na bieżąco z filmami, które publikuję. I jak najwięcej łapeczek w górę poproszę, wtedy to będzie dla mnie taka mobilizacja do kręcenia kolejnych odcinków DIY. To co, żegnam się z Wami, buziaki, do następnych filmików, pa pa!